nieskończonym ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego równego od 1, suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu jest równa 12. Wyrazy A1, A3, AK ciągu AN w podanej kolejności tworzą nowy ciąg, trzywyrazowy ciąg geometryczny BN. Oblicz K. Wypiszmy dane, jakie mamy z treści zadania. Czyli wiemy, że suma 11 początkowych elementów ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu jest równa 12. Czyli A1 plus A3 plus A9 podzielić na 3 równa się 12, to jest druga informacja. I wiemy też, że elementy A1, A3 oraz AK tworzą ciąg geometryczny. Czyli jaki z tego wniosek? Wniosek taki, że pierwszy wyraz razy trzeci, czyli A1 razy AK, daje wyraz A3 do kwadratu, czyli pierwszy element razy trzeci element tego ciągu daje drugi element do kwadratu. I to jest nasze jakby trzecie równanie tutaj. Teraz skupmy się na początku na pierwszych dwóch równaniach. Co to jest S11? S11 my możemy policzyć ze wzoru, takiego drugiego wzoru na sumę elementów ciągu arytmetycznego. Tam było tak, 2A1 dodać n minus 1 różnic na 2 i razy n, czyli w naszym przypadku za n stawiamy 11, czyli będzie 2a1 dodać 11 odnieść 1, czyli 10 różnic na 2 razy 11 daje nam 187. Ten wzór znajdziemy w tablicy przy ciągu arytmetycznym. No i teraz co robimy? Tutaj z tego równania wyznaczymy sobie za chwilę A1. Jak tego dokonać? Zobaczmy, 2,1 przez 2 to jest po prostu A1. 10 różnic przez 2 to jest 5 różnic. Razy 11 daje nam 187. Podzielmy teraz 187 przez 11, czyli przez 100. Czyli mamy A1 plus 5 różnic, to jest 187 jedenastych. Sprawdźmy na kalkulatorze, ile to jest 187 jedenastych. Wychodzi nam 17, czyli tutaj mamy 17, czyli 1A1 to jest 17 minus 5 różnic. Mamy A1 wyznaczone. Teraz popatrzmy na drugie równanie, na to. Co my tutaj mamy? A1 plus A3 plus A9. Zamieniamy te wyrazy ze wzoru ogólnego na nty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli AN to jest A1 dodać N minus 1 różnic. Czyli tak, A1 zostawiamy w spokoju. A3 zapisujemy, że to jest A1 plus 2 różnice, a A9 zapisujemy, że to jest A1 plus 8 różnic na 3 i ma dać nam 12. Razy 3, czyli będziemy mieli 3A1 plus 10 różnic, prawda, daje nam 36. 10 różnic na prawą stronę, czyli 3A1 to jest 36 odjąć 10 różnic, czyli 1A1 to jest 36 minus 10 różnic podzielić na 3. I zobaczmy, tutaj wyznaczyłem sobie A1, tutaj sobie wyznaczyłem A1. Możemy teraz je ze sobą przyrównać i wyliczyć różnicę. Czyli przyrównujemy to do tego i będziemy mieli tak, 36 minus 10 różnic na 3 daje nam 17 minus 5 różnic. Mnożę razy 3 stronami, czyli będzie 36 minus 10 różnic, to jest 17 razy 3, czyli 51, odjąć 15 różnic. Różnicę przerzucam na lewą stronę, 36 na prawą stronę, czyli mamy minus 10 różnic plus 15 różnic, to jest 51, odjąć 36, czyli 15. Tutaj mamy 5 różnic, to jest 15, jedna różnica to jest 3. Podzieliłem tutaj przez 5. Mamy różnicę. Skoro mamy, że różnica to jest 3, obliczamy sobie teraz tutaj A1. Czyli A1 to będzie 17 odjąć 5 razy 3. 17 odjąć 15 to jest 2. Czyli nasze A1 to jest 2, nasza różnica to jest 3, a my mamy znaleźć K. W tym momencie podejrzewam, że mamy około 3 punktów. Teraz jak znaleźć K?
Otóż K tutaj się ukryło, w tym miejscu. No to teraz zastosujmy, po prostu podstawmy wartości. A1 znamy, A1 to jest 2, czyli 2 razy AK. Co to jest AK? AK to jest A1 dodać ze wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego K minus 1 różnic. A różnica też była policzona, czyli razy 3 równa się A3. A co to jest A3? A3 możemy banalnie policzyć. A3 to jest A1 plus 2 różnice, czyli A1 to było 2 plus 2 razy 3, 2 razy 3, 6 plus 2, 8. A3 to 8, czyli 8 do kwadratu. No i co tutaj mamy? Za A1 w to miejsce jeszcze sobie wstawię dwójkę i będziemy mieli 2 w nawiasie 2 plus k razy 3, czyli 3k minus 3 daje nam 64. Dobra, czyli będzie 2 w nawiasie. 2 odjąć 3 to jest minus 1, czyli mamy 3k minus 1 daje nam 64. 2 razy 3k to jest 6k. 2 razy minus 1 to jest minus 2, daje nam 64, minus 2 na drugą stronę, czyli 6k to jest 66, bo przynieśliśmy minus 2 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli dzielimy sobie przez 6 stronami, 1k to jest 11 i mamy odpowiedź do zadania.